Nazwa Środa Popielcowa wywodzi się z rytów pokutnych. Począwszy od połowy V wieku, w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu dokonywano obrzędu wypędzania z kościoła publicznych pokutników, na których ciążyły duże przewinienia. Pokutnicy przystępowali do tajnej spowiedzi przed biskupem, po czym o wyznaczonej godzinie stawiali się przed wejściem do kościoła. Byli wprowadzani do środka, a biskup i prezbiterzy posypywali im głowy popiołem. Obecnie według obrzędów katolickich kapłan posypuje głowy wiernych popiołem, a wcześniej ze złożonymi rękami zachęca najpierw wiernych, by zjednoczyli się z nim w modlitwie błagalnej o poświęcenie popiołu. Następnie następuje właściwy obrzęd posypania, podczas którego wypowiada słowa Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, lub prochem jesteś i w proch się obrócisz. W środę popielcową katolików obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i ograniczenie liczby posiłków do dwóch. Lekkich i jednego dosyta w ciągu dnia. Popielec nie jest dniem wolnym od pracy.